27 stycznia wspominamy błogosławionego Pawła Józefa Nadini, prezbitera. Urodził się on 25 lipca 1822 roku w Germansheim, w południowo-wschodniej części Palatynatu nad Renem w Niemczech. Matka, Małgorzata Lichtenberger, była tak uboga z powodu swojego bezrobocia, że zmuszona była oddać 2-letnie dziecko ciotce ze strony ojca, Marii Barbarze, która była żoną Włocha Antona Nadiniego. Nowi przybrani rodzice kochali go jak własnego syna, nadali mu swoje własne nazwisko. Paweł Józef bardzo kochał przybranych rodziców. Matkę także, nie zapomniał o niej, gdy był już kapłanem, zapewnił jej utrzymanie na probostwie. Przybrani rodzice zapewnili mu wykształcenie i wychowanie. Przygotowali go do zawodu szewca, ponieważ jednak miał bardzo dobre wyniki w nauce, skończył gimnazjum, co umożliwiło mu podjęcie studiów teologicznych i przygotowanie do kapłaństwa, za którym tęsknił. Studiował w Spirze i w Monachium. Studia ukończył w roku 1846, uzyskując najwyższe oceny i tytuł doktora nauk humanistycznych. 22 sierpnia 1846 roku przyjął święcenia kapłańskie w katedrze w Spirze. Po kilku latach pracy duszpasterskiej w 1851 roku został proboszczem w Pirmasens w pobliżu granicy z Francją. Była to biedna, zaniedbana parafia. Na jej terenie i w okolicy mieszkało wielu protestantów. Katolicy byli tutaj mniejszością. Bieda zmuszała ludzi do wielogodzinnej pracy każdego dnia. Trudnili się przede wszystkim produkcją i handlem butami. Z tego też powodu zaniedbywali dzieci, chorych i starszych, zostawionych często bez opieki w domach. Sam, związany z trzecim zakonem franciszkańskim, 2 marca 1855 roku powołał do istnienia nową wspólnotę zakonną, która przyjęła nazwę Zgromadzenie Ubogich Sióstr Franciszkanek Świętej Rodziny z Malensdorfu. Prowadził formację duchową tworzącego się zgromadzenia. Wykazał się też roztropnością i wielkimi zdolnościami organizacyjnymi wobec piętrzących się trudności. Jako kapłan bardzo gorliwie pracował w parafii, z wielkim oddaniem i poświęceniem katechizował, głosił kazania, celebrował liturgię, zwłaszcza sakrament pojednania i Eucharystię. Prowadził adorację Najświętszego Sakramentu. Przygotowywał parafian do przeżycia każdego święta liturgicznego, tłumacząc jego znaczenie. Wkładał dużo trudu, by duchowo odnowić parafię. Wiedział, że rozwój duchowy ludzi przyczyni się do ich dobrobytu. Bez reszty oddał się posłudze dzieciom, ubogim i chorym. Siły do heroicznej pracy czerpał z modlitwy, ze zjednoczenia z Jezusem. Wezwany do chorego, nie odmówił posługi kapłańskiej, mimo że była mroźna zimowa noc. Przeziębił się i zachorował na zapalenie płuc. Zmarł 27 stycznia 1862 roku, mając 40 lat. Opłakiwały go siostry z założonego przez siebie zgromadzenia, których było w chwili śmierci około 220, ale także parafianie, którzy widzieli w nim ojca ubogich. Relikwie błogosławionego są przechowywane w katedrze w Spirze i w domu macierzystym sióstr w Primansis. 22 października 2006 roku w katedrze w Spirze dokonano jego beatyfikacji. Głoście Ewangelię nie tylko słowami, ale z mocą wiary, która poświęca się w konkretnej miłości. Nie tylko powtarzał te słowa, ale je realizował w życiu i zachęcał do naśladowania. Módlmy się. Boże światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Pawła Józefa na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam miły.